Dzień dobry, Kajetan Wróblewski, Obywatele News. Gościmy Pawła Kasprzaka z Obywateli RP. Paweł, ja właściwie nie wiem, jak cię teraz przedstawiać, czy jako polityka, czy jako aktywista obywatelskiego. Jaka jest w tej chwili twoja rola po twoim starcie w wyborach do Senatu? Na pewno nie jako polityka, bo ten fakt startu był wymuszony, no wiadomo, sytuacją, czymś, co uważaliśmy za dyktat partii politycznych i czemu próbowaliśmy się przeciwstawić. Perswazją się nie dało, więc stwierdziliśmy, że przeciwstawimy się siłą, zgłaszając tę moją kandydaturę, no po to oczywiście, żeby wymusić debatę. To się nie udało. Znaczy, gdyby na to popatrzeć z perspektywy możliwego wejścia do Senatu, no to też decydowaliśmy się i decydowałem się sam wchodzić do Senatu, dlatego że to jest właśnie Senat, a nie Sejm, że to jest ta wyższa izba parlamentu, która powinna, taką ma rolę przypisaną, powinna pełnić taką kontrolę tego, co się dzieje w niższej izbie pomiędzy partiami, żeby to było konstytucyjne, żeby to było uczciwe, żeby to było fair. No jest par excellence przepisanie funkcji ruchów obywatelskich i tak tę swoją tożsamość traktowałem i tak byłbym to traktował, gdyby ta kampania skończyła się aż takim sukcesem, żebym się dostał. No właśnie, 15%, ponad 80 tysięcy głosów. Jedni mówią, że to klęska, inni mówią, że to jest jakaś baza, na której można coś budować. Czy uważasz, że to jest jakiś mandat, który daje ci prawo w tej chwili do składania takich propozycji, o których za chwilę porozmawiamy, jeśli chodzi o polską politykę? Jakiegoś mandatu potrzebowaliśmy rzeczywiście, 15%. Ja mam z tym zawsze kłopot, dlatego że każdemu z tych pojedynczych ludzi jestem winien ogromną wdzięczność i ogromne uznanie, bo to się wszystko odbywało w atmosferze takiej presji, że trzeba było rzeczywiście wykazać się jakąś bardzo świadomą determinacją, żeby ten głos na Kasprzaka oddać przy tej atmosferze przecież niepustych zarzutów, że to grozi rozbiciem głosów i może doprowadzić do wygranej kandydata PiS, więc ci ludzie głosowali odważnie, tak jak o to apelowałem, bardzo świadomie. Natomiast w kategoriach takich, o których mówiłeś, czyli mandatu i tak dalej, no to 15%. To jest ten wskaźnik, który trzeba brać pod uwagę. Ja szczerze mówiąc, w czasie kampanii, przed samym głosowaniem, miałem rozmaite myśli. Nie bardzo sobie dowierzałem, bo to poziom emocji wynikający z tego ciśnienia był jakiś zupełnie straszny. Ale próbując chłodno myśleć, spodziewałem się wszystkiego pomiędzy 3 a 53% i wydawało mi się, że to jest tak nieobliczalna sytuacja, że może się wydarzyć wszystko w tych mniej więcej granicach, dlatego że dosyć wyraźnie było widać, że coś pękło w tej dyscyplinie. Ale kiedy próbowałem myśleć racjonalnie na podstawie twardych danych, którymi można było dysponować, no to te twarde dane to był sondaż jedyny, który zrobiono w tym okręgu i który dawał mi 12,5%. 11,2. Przepraszam, 11,2, tak. Natomiast i doświadczenie na przykład wiosny, której dawano 16%, a wylądowała na 6%. I inne doświadczenia podobnych wyborów, na przykład warszawskich samorządowych, gdzie ci pozostali kandydaci dostawali jakieś wręcz promile tych głosów, bo działał ten efekt grupowania się pod totemami w plemiennej wojnie. Do tego samego efektu się spodziewałem i kiedy się go spodziewałem i próbowałem go skalkulować, to wychodziło mi maks 5%. Więc te 15 było dla mnie szokująco wysokim wynikiem. Ja myślę, że w ogóle zresztą można to tak na to patrzeć, bo pokaż mi inicjatywę polityczną, która debiutuje dzisiaj, w tych ostatnich latach, z takiego poziomu. Tak? To naprawdę to jest bardzo dobry wynik. No, patrzyłem też na wyniki i na takie dane, które zda się z nich wyczytać. Znaczy, charakterystyczne dla wszystkich partii opozycyjnych jest to, że o wiele więcej wyborców oddało głosy na listę partyjną w wyborach do Sejmu, niż potem na odpowiadającego tej liście senatora. Z PiS-em było odwrotnie. Na senatorów pisowskich padało więcej głosów niż na pisowską listę. To prawdopodobnie wynika z tego, że jakaś część wyborców Konfederacji przenosiła swoje głosy na PiS. Natomiast jak się na to patrzy, to widać, że to nie jest prawda nawet, że ja przejąłem głosy lewicy, bo bardzo spora część, sądzę, że około połowy wyborców lewicy oddało głos w moim okręgu na Kazimierza Ujazdowskiego. Jak tam głosowali pozostali, to trudno powiedzieć, natomiast prawdą też jest, że nie zabrałem żadnych głosów twardemu elektoratowi Koalicji Obywatelskiej, ponieważ Kazimierz Michał Ujazdowski dostał mniej więcej
tę samą ilość głosów, procentowo znów licząc, co sąsiadujący z nim kandydaci opozycyjni, tak? Barbara Borys-Namięcka, Marek Borowski zapunktował więcej, ale to był taki okręg z czystą sytuacją, że to jest bardzo szanowany polityk przez wszystkich, to po pierwsze, po drugie miał jednego kandydata z PiSu i to bardzo słabego, Cezarego Jurkiewicza. Więc moja teza jest taka, że nie zabrałem głosów u Jazdowskiemu. Pytasz o mój mandat. I ja bym powiedział, w perspektywie tego, co się ma szansę wydarzyć, albo co nam grozi w wyborach prezydenckich, że mało kto zauważa, że suma głosów u Jazdowski plus Kasprzak to jest 71%. I nie ma takiej sumy wyników partii opozycyjnych w żadnym miejscu w Polsce. To jest bardzo wysoki wynik. I teraz pytanie, czy istnieją takie wyobrażalne warunki, w których ten wynik mógłby osiągnąć jakiś jeden kandydat, czy też jedna lista? Moim zdaniem istnieją i to dokładnie zaproponowaliśmy. Znaczy, gdyby była debata między mną a Ujazdowskim, gdyby były prawybory, albo chociaż sondaże, tak, to czego się domagaliśmy i co było realne, to była szansa, żebym ja przeniósł swoje głosy na Ujazdowskiego, jeżeli on by wygrywał. Ja już nie chcę mówić o odwrotnej sytuacji, bo mi nie wypada zakładać. Jaki mandat? No, jest jakaś bardzo duża grupa ludzi z rosnącym potencjałem, która najwyraźniej oczekuje zmiany tej opozycyjnej polityki. Znaczy, coś jej nie pasuje. Nie pasują jej te przegrywające strategie. Ewidentnie nie pasują im deale polityczne zawierane w gabinetach polityków zamkniętych. Pewnie oczekują jakiejś nowej jakości. No, ale jest cały ten mandat, którym możemy dysponować. Ale o tym i ty, i Obywatel RP, i inne ruchy obywatelskie mówią już jakiś czas. Odbija się to od ściany zawodowych polityków. Oraz zawodowych publicystów politycznych. Zawodowych publicystów, w ogóle mediów. W związku z tym wczoraj wystąpiłeś z ważnym tekstem, który mówi właśnie o tym, co trzeba zrobić twoim zdaniem przed kampanią prezydencką. Na czym te twoje propozycje polegają? Oprócz tego, że zawodowi publicyści i politycy dostrzegą tam znowu słowo na P, czyli prawybory, z tym, że w jakiś sposób to piętno z tego słowa zostało zdjęte, ponieważ zaczął go używać i Grzegorz Schetyna, i Kosiniak-Kamysz, z tym, że no, tam są, zdaje się, drobne różnice między postrzeganiem prawyborów przez ciebie i przez nich. No, myślę, że są fundamentalne różnice, ale ja bym zaczął nie od prawyborów, tylko od tego, co teraz znaczy prezydent. Bo mamy tę senacką większość, w którą ja nie wierzę, to napisałem w tym tekście. Nie wierzę dlatego, że po pierwsze, gdyby ona została utrzymana, to kompetencje Senatu w stosunku do Sejmu są zbyt słabe, żeby to cokolwiek mogło znaczyć, za wyjątkiem takich sytuacji, jak wybór, ważnych sytuacji, jak wybór Rzecznika Praw Obywatelskich, gdzie sprzeciw Senatu może zablokować PiSowską kandydaturę. Natomiast to nie jest ofensywna broń, tak? Znaczy nie można zaproponować własnego kandydata. Każdy inny sprzeciw senacki Sejm odrzuca większością bezwzględną. Czyli to jest zwykła większość ponad 50%, tylko że akurat wszyscy przy kworum musi być obecny. To, co może się efektywnie wydarzyć w wyniku takiego oporu, to zwolnienie tempa tego szaleńczego. Znaczy Senat se może po swojemu obradować, tak jak zwykł był to robić, i nie będzie tego szaleństwa ustaw uchwalanych w ciągu dnia, no ale to jest cały zysk. Nie sądzę, żeby był cenny. No i po drugie wreszcie, co jest pewnie ważniejsze, to ja nie wierzę w trwałość tej przewagi opozycji w Senacie, ponieważ znamy historię politycznych transferów z poprzedniej kadencji i ona jest zasmucająca, oraz znamy również wyniki głosowań z poprzedniej kadencji, łącznie zresztą z tymi ostatnimi znowu. No za Boga nie wiadomo, za czym ci ludzie będą głosowali, przeciw czemu, kiedy będą wyciągali te karty z tych automatów i kiedy uznają za stosowne nie być po prostu na sali, co jak wiadomo bez przerwy się zdarza, przy różnych bardzo, bardzo kontrowersyjnych projektach. Natomiast tu wszystko zależy od morale, jakie będzie panowało. I wpływ na to morale decydujący ma właśnie zwycięstwo prezydenckie. Więc sam ten fakt, żeby te wybory prezydenckie wygrać, ma ogromne znaczenie. Ale mało kto wie, jaką potężną władzę w tej konfiguracji miałby, przepraszam za kolokwializm, ale prezydent z jajami. Tak, bo uważa się, że prezydent nie ma efektywnej inicjatywy ustawodawczej. Ale skąd wziąć tego prezydenta? Nie, poczekaj, co on może zrobić, bo to jest moim zdaniem odkrycie, tak? O którym nikt nie mówi. I to jest nasz autorski wynalazek, tak? Bo prezydent może oczywiście proponować ustawy. Musiałby mieć stojącą za nim większość sejmową, co nie jest realne, jeżeli tym prezydentem będzie ktoś z opozycji, tak?
Natomiast to nie kończy gry, bo prezydent ma znacznie silniejsze narzędzie przy senackiej większości. Prezydent mianowicie może formułować wnioski o powszechne referenda i zgodę na te referenda wyraża Senat. Sejm nie ma nic do gadania. Więc teraz w kilku, pięciu powiedzmy, dających się łatwo zdefiniować kluczowych sprawach, można by było taki wniosek o referendum postawić, przeprowadzić go i gruntownie zreformować kraj. Jeżeli referendum osiąga frekwencję powyżej 50%, to ma moc obowiązującego w Rzeczypospolitej prawa. Prezydent może zrobić naprawdę bardzo dużo. Oczywiście w kryzysowej sytuacji typu sala kolumnowa może w ogóle rozwiązać parlament. Tylko w każdym przypadku on musi mieć duży mandat. To nie może być ktoś wydealowany w gabinecie i to nie może być nikt, kto, czyja przewaga nad konkurentem z PiS-u, czyli Dudą, wynosi 0,5% na przykład. To musi być rezultat właśnie taki, o jakim przed chwilą mówiliśmy, jak 70-30. Pawle, i on jest realny. Kłopot jest taki, że co natychmiast zostanie wypomniane w tej sytuacji. Zresztą po prostu to jest fakt. Takie referenda w Polsce się nie udawały. Nie udawały się, to prawda. Za wyjątkiem jedynego referendum europejskiego, ale w Polsce nie próbowano nigdy postawić sprawy uczciwie w ten sposób, żeby rzeczywiście powiedzieć obywatelom, że w sprawach na przykład ustawy aborcyjnej ich głos będzie decydował. I nikt już nie będzie niczym tutaj handlował w żadnych zamkniętych gabinetach, z żadnymi biskupami nikt nie będzie gadał w tej sprawie. Rozdział Kościoła od państwa to samo, reforma partii politycznych to samo, rzeczywisty trójpodział władzy, czyli taki, w którym władza ustawodawcza kontroluje rząd i władzę wykonawczą, to samo. W bardzo wielu tych sprawach, zwłaszcza tych takich ustrojowo-politycznych, myślę sobie, wyborcy demokratyczni mieliby bardzo podobne, o ile nie to samo zdanie, co wyborcy PiS-u dzisiaj. O ustawie o partiach politycznych to próbowałem sprawdzać, rozmawiając z tymi ludźmi. To te opinie są w zasadzie jednobrzmiące. Można zreformować kraj, mając prezydenta i senacką większość. Tyle tylko, że warunkiem jest, że za prezydentem stoi rzeczywiście obywatelskie społeczeństwo, którego nie pacyfikują partie polityczne i naczelni redaktorzy paru znanych nam tytułów, uważając, że trzeba robić tak, jak wyrokuje Grzegorz Schetyna, choćby się pomylił sromotnie, na przykład Ujazdowskim, tylko wiedzą, że od ich głosu coś zależy. To, moim zdaniem, po to są potrzebne prawybory. Po pierwsze, one dają ludziom poczucie sprawstwa w polityce, którego Polacy nigdy nie mieli. Tutaj przechodzimy właśnie do sposobu wyłonienia takiego kandydata z takim mandatem. Czy on powinien pochodzić z prawyborów, to jest dla mnie zupełnie jasne. Kto w nich powinien brać udział? Jeżeli chodzi o bierne prawo wyborcze, czyli zgłaszanie kandydatów, no to oczywiście tutaj pierwsze skrzypce grają partie polityczne, one po to są i tego nikt nie kwestionuje. I natomiast tu chodzi o to oczywiście, żeby w prawyborach decydował głos normalnych, zwykłych wyborców, nie członków partii, nie partyjnych aparatczyków, przepraszam za to wyrażenie, tylko normalnych, zwykłych wyborców. Bo to po pierwsze buduje poczucie sprawstwa, ale po drugie, no właśnie kontrargumentem jest często to, że to jest strasznie trudne. No jest, ale to naprawdę o to chodzi w kampanii wyborczej, żeby się utyrać po łokcie i żeby to ludzie widzieli, że to z ich udziałem odbywa się jakaś do krwi po prostu walka wyborcza, to wtedy się da obudzić to społeczne zaangażowanie, o które chodzi. Tak? I naprawdę, jeśli się do tego dołoży wizję bardzo gruntownej reformy polskiej demokracji, w którą ludzie są w stanie uwierzyć, a nie w jakieś pakiety sześciu postulatów, no to wtedy możemy mieć to, o co chodzi. Znaczy, oczywiście tu nie ma gwarancji żadnych, ale powiedziałbym, no jeszcze całkiem niedawno mieliśmy ten budapeszteński przykład. Tam zrobiono prawybory i to Holender w dwóch turach. O tym nikt nie wie. Właśnie powiedzmy, że Fidesz stracił tam władzę. Mówiłeś o tym, że dzięki prawyborom udało się tam wynaleźć wspólnego kandydata na burmistrza Budapesztu. Znaczy, bo tam jest tak, że Fidesz stracił władzę jeszcze w kilkunastu innych miastach, gdzie niekoniecznie się odbywały prawybory, natomiast wszędzie uzgodniono wspólnego kandydata. Więc być może, niewątpliwie to jest decydujące, natomiast czy to by się udało bez prawyborów w Budapeszcie? Z tego, co wiem z zagranicznej prasy, nie sądzę. Moim zdaniem, jakby przenosić te doświadczenia budapeszteńskie na warszawskie podwórko czy polskie podwórko, to dyskusji na ten temat nie ma. Ta, która dotyczy teraz w publicystyce wyborów prezydenckich i prawyborów przed nimi, jest kompletnie zafałszowana. Bo tam są takie OKO.press, na przykład ku mojemu dużemu rozczarowaniu, zamieściło taką analizę, z której wynika, że nie opłaca się wystawiać jednego kandydata od pierwszej tury, bo
spektrum trzech kandydatów zbierze większy potencjał wyborców. To wszystko jest prawda i to wszystko okazało się prawdą, kiedy się porówna wybory europejskie i wybory na przykład parlamentarne. Tak? Poszliśmy jednym blokiem, ten blok dostał 38%. Poszliśmy trzema blokami, one dostały 48% w sumie. To jest oczywiste. Problem polega tylko na tym, jak te elektoraty dodać efektywnie, żeby one się wzajemnie nie zniechęciły i jak je zwiększyć, zwiększając przede wszystkim frekwencję i ludzkie zaangażowanie. I otóż to w ogóle nie jest brane pod uwagę w tych analizach. One nie biorą pod uwagę tego, czym jest ludzkie, emocjonalne, fizyczne zaangażowanie w tym całym procesie. I to o to chodzi, żeby je właśnie obudzić. Tak? To jest stawką w tych wyborach. Znaczy wyłonić kandydata, któremu ludzie wierzą, że rzeczywiście jest wodzem, który bądź też wodzczynią, która ich doprowadzi do zwycięstwa i naprawdę zreformuje kraj w sposób taki, który budzi ich nadzieję. Jeśli tego nie zrobimy, to przerżniemy, no po prostu przerżniemy. I to przerżniemy nie tylko karierę Grzegorza Schetyny, Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, Władysława Kosiniaka-Kamysza, bo to jest najmniej ważne w tym całym interesie, tylko przerżniemy Polskę z przeproszeniem za używanie wielkich słów. Pawle, a jesteś przekonany, że ludzie pragną tego większego zaangażowania? Nie. Nie, to widać, że oni tego nie pragną. Że jest jakaś spora część wyborców, którym jest dobrze, nawet wtedy, kiedy sympatyzują z opozycją politycznie czy ideowo, to uważają, że to ich średnio dotyczy. To jest normalny odruch w takiej stabilnej, niezagrożonej demokracji, w której ludzie uważają, że od zaangażowania w te publiczne sprawy, bardzo często skomplikowane, są lepsi ludzie, fachowsi, bardziej fachowi niż oni sami. I w zasadzie dobra, lepiej to im zostawić. Stąd niska frekwencja. Ta niska frekwencja jeszcze wynika, moim zdaniem, przynajmniej na tę część wyborców można liczyć, z takiego kaca i uczucia zawodu w stosunku do demokracji. Znaczy w ich przekonaniu polityka brudzi, śmierdzi i tak dalej. I to nie jest puste przekonanie, już teraz nie chcę tego komentować. No ale jest spora część takich wyborców i ja bym do nich zaapelował. Tak? Z mojego punktu widzenia, właśnie społecznego aktywisty, obywatelskiego aktywisty, nie jest wszystko jedno, jak ten opór, czy jak ta reforma Polski może nastąpić. Bo to jest szczęśliwe, uważam, w tym nieszczęściu zbieg okoliczności, że prezydent tego nie da rady zrobić sam, ani ze stojącą za nim partią. Bo rzeczywiście władza, którą prezydent dostanie dzisiaj do ręki, jeżeli będzie z opozycji, to będzie władza nad referendami. On tego nie będzie mógł zrobić ponad głowami wyborców i obywateli. I ja uważam, że to jest szczęśliwa okoliczność, bo tak patrząc z lotu ptaka na polską historię, to jest być może pierwszy moment w historii, w której Polacy, polscy obywatele będą musieli świadomie podjąć bardzo gwałtowny momentami spór o kształt polskiej demokracji. O to, czym w ogóle polskie państwo ma być i po co ono jest. Tak? Tego nigdy w historii nie mieliśmy, pomijając krótki moment pomiędzy rokiem 18 a 26, kiedy ta dyskusja się skończyła zamachem majowym, powiedzmy. Prawda? W PRL-u, szkoda gadać, po PRL-u rządziły nami dziejowe konieczności i konstytucję, którą fuksem udało się uchwalić politycznym elitom, trochę wywodząc na manowce politycznych oponentów i większość społeczeństwa, bo frekwencja w tamtym referendum wynosiła 42%, a przewaga zwolenników konstytucji była naprawdę niewielka. 23% polskich obywateli głosowało za tą konstytucją. Czy to jest oferta skierowana właśnie tylko i wyłącznie do ruchów obywatelskich, czy też właśnie do czynnych polityków takich, którzy, no też tak mogę powiedzieć, stali z nami na ulicy po prostu. To jest oferta adresowana do czynnych polityków i moim zdaniem trzeba ją adresować nie tylko do tych, którzy stali z nami na ulicy, ale na przykład do Władysława Kosiniaka-Kamysza, który głośno mówi o prawyborach. Prawdopodobnie mając na myśli takie wewnętrzne, ale no, czy międzypartyjne, ale ograniczone członków partii konwencje wyborcze raczej niż cokolwiek innego, któremu bardzo bym chciał uświadomić, że stawka tu jest o wiele wyższa, że możliwa jest i ważna bardzo, wyraźna, bardzo duża większość w tej wygranej, dająca bardzo silny mandat, taki bliski większości konstytucyjnej, to znaczy to nie jest adekwatne pojęcie akurat przy tych wyborach, ale wiadomo o co chodzi. I że to można osiągnąć wyłącznie takim zaangażowaniem tak zwanych zwykłych ludzi. Znaczy nie w garniturach, tylko z podwiniętymi rękawami, urabiając sobie ręce po łokcie, że to jest stawką w tej grze. Paweł, czyli ogłaszasz powstanie nowego ruchu politycznego czy społecznego? Jak to określisz? Ruchu obywatelskiego, który tym razem przyjmuje do wiadomości, nie mając już większych złudzeń, że te polskie sprawy są zbyt poważne i zbyt trudne i z natury swej być może niemożliwe do rozwiązania przez polityków nawykłych do konkurencji
w walce o stołki, o pracę. Ja stołki mówię nie po to, żeby ich obrazić, tylko żeby po prostu ten paradygmat spróbować streścić. To są zbyt poważne sprawy, żeby im zaufać. Zwłaszcza wtedy, kiedy... Może, żeby ich zostawiać samych. Żeby ich zostawiać samych. Zwłaszcza wtedy, kiedy jesteśmy wprost po, uwaga, piątej z rzędu druzgocącej wyborczej porażce. I w której to trzeba sobie też uświadomić, że my nie mierzymy się z genialnym strategiem Kaczyńskim. To jest człowiek o bardzo ograniczonych kompetencjach intelektualnych, co mówię używając najdelikatniejszych określeń, jakie mi do głowy przychodzą. Andrzej Duda w zestawieniu z Donaldem Tuskiem, przecież to jest kompletnie nikt, jeśli chodzi o charakter, jeśli chodzi o intelekt i tak dalej. To jest człowiek, który uważał za stosowne powiedzieć o sobie w inauguracyjnym wystąpieniu: jestem człowiekiem niezłomnym. Przepraszam, nazywając rzeczy po imieniu, idiota takie rzeczy mówi, a nie orator. I my z nim przegrywamy. Donald Tusk przegrywa z nim w sondażach. Miażdżąco z nim przegrywa. Więc naprawdę to nie jest honor przegrywać w tej walce. To jest straszliwy dyshonor i to świadczy potwornie o naszej mizerii. My przegrywamy z idiotami, a nie z geniuszami strategii. Dasz gwarancję, że ta recepta, którą przedstawiasz, jest naprawdę słuszna i zadziała? Nie dam takiej gwarancji, natomiast daję 100% gwarancji i to nie ja to daję, tylko historia ostatnich lat, że te strategie, na które stawialiśmy dotychczas, są przegrywające. W związku z tym, no idiota brnie po raz szósty, rozpędzając się w tę samą ścianę. To jest być może ryzykowne, tak? Takie otwarcie obywatelskie, poszukiwanie nowej drogi i tak dalej, no ale nic nie mamy, niczego nie mamy do stracenia. To naprawdę jest ostatnia karta w tej grze, której możemy użyć. No, to jest do tego stopnia dramatyczna sytuacja i musimy zrobić wszystko, żeby spróbować wygrać. A jeszcze raz mówię, Ujazdowski, z całym szacunkiem dla mojego uczonego w prawie konstytucyjnym oraz kanonicznym konkurenta, plus Kasprzak, to było 71%. I to moim zdaniem jest realne. To moim zdaniem jest realne. Jeżeli pokażemy, że naprawdę łączą nas wartości, w imię których jesteśmy gotowi ponieść ryzyko, poddać się społecznej weryfikacji, pokornie poprosić o mandat zaufania i urobić sobie ręce po łokcie, no to wtedy być może mamy szansę przekonać wyborcom, że warto nam uwierzyć. Jeżeli będziemy nosić garnitury, krawaty i pokazywać się wyłącznie za pośrednictwem kamer telewizyjnych z konwencji wyborczych kosztujących miliony, to wiemy, jaki będzie rezultat, bo już go doświadczyliśmy pięciokrotnie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.